Kim jesteś? Nazywam się Brenda Siara, jestem z Kenii. Cześć, jestem lekarzem. Studiowałam w Polsce i teraz jestem w Izraelu. I stąd tak dobrze znasz polski? No właśnie, tam tyle mieszkałam, aż no i też po polsku studiowałam. A co studiowałeś? Medycynę. Medycynę po polsku. Po polsku, tak. W takim razie nie boję się, jeśli coś mi się stanie, to na pewno się porozumiemy w razie czego. Nie boję się, dobrze, że jesteś. Dobrze, no że właśnie. Jesteś, Brenda. Powiedz, co tutaj robisz w Izraelu? Jak tutaj trafiłaś? Trafiłam tutaj dzięki temu, że mój mąż tutaj jest, studiuje, robi magisterkę. Za kilka miesięcy kończy. Właśnie przyszłam na podstawie tego, że jestem jego żoną. Mhm. Rozumiem. A jak on się rekrutował na te studia? On po prostu szukał przez internet. Chciał zrobić magisterkę, szukał przez internet kursy i w ogóle no, znalazł, że jest taki kurs w Uniwersytecie Ben Gurion i składał wniosek przez internet, dokumenty przez e-maila i no jest. Łatwo było? Powiem tak, że łatwo było się dostać na te studia, ale nie łatwo było znaleźć właśnie takie studia, czyli taką magisterkę, co dają właśnie wraz ze stypendium. Więc tutaj dostał wraz ze stypendium. Ale to jest możliwe, tak? Jest to możliwe. Robią różne takie etapy, żeby dostać, ale naprawdę to nie jest takie ciężkie, aż się można wydawać. Są wywiady przez Skype, jeśli ktoś nie jest na miejscu. No, po prostu proszą o takie listy, takie nierekomendacyjne, może takie polecające, mm-hmm. takie rzeczy prosto i masz. Mm-hmm. Czyli da się zrobić. Da się zrobić. Super, a powiedz mi, jakie według Ciebie są tutaj wady i zalety pobytu tu w Izraelu, mieszkania tu? Powiem tak, życie jest bardzo, bardzo kosztowne. Ja porównuję z tym, co wydawałam w Polsce i prawie po 3 razy się wydaje. Za transport, za jedzenie, w ogóle wszystko według mnie jest o wiele, wiele droższe. To jest jeden minus. A nie wiem, czy znajdę drugiego minusa. Zależy od tego, kto tu przyjedzie. Jeśli jest to ktoś chrześcijański, czy ktoś może niewierzący, to inaczej rozpatrywa wszystkiego, co jest koło siebie. Jeśli jest to wierzący, to może być szok. Przyjedzie tutaj i no... przeciętna osoba nie wierzy w Jezusa. Nam się wydaje czasem, że o tutaj no, bo jest to ziemia święta i wszyscy modlą się i uwielbiają Boga i wierzą w Jezusa i wszystko jest piękne, ale raczej tak nie jest. Są wierzące osoby, nie jest nas aż tak dużo, aż się chciało być, ale jesteśmy. Ale też jest przykro, bo Żydzi wierzący muszą się chować, jakby nie wolno im się pokazywać innym, bo wtedy jest, jak to się nazywa po polsku, persecution. Prześladowanie. Są prześladowani niestety. No, to jest drugi minus. A trzeci minus mogę powiedzieć tak, że dlatego, że w Izraelu cały czas jest jakby, nie powiem oczekiwanie, ale jest cały czas strach, że ci bomba będzie, czy ktoś tam będzie kuł innych nożem, czy po prostu jakiś atak będzie, więc wciąż jest taki lęk. I taki lęk jest wychowany pod agresją. Ci ludzie są agresywni, nie to, że chcą być niemili,
tylko po prostu jest w nich taka taka gotowość do czegokolwiek. I może obcokrajowcem wydawać się, że są niemili, ale tak naprawdę to jest ten strach i lęk pod tym wszystkim. Jeśli są plusy, no kurczę, niby się pisze, że tutaj jest niebezpieczny, ale jest taki pokój. Nie wiem nawet jak to opisać. Jest taki wielki, wielki pokój. Jest taka radość. Jest miejsce na wypoczęcie. Jest miejsce na słuchania Boga. I to jest wielki plus i myślę, że nie muszę nawet dodać więcej plusów. To jest największy plus, jaki może być w danym miejscu. Mhm. A jeśli chodzi o Twoje życie duchowe tutaj, czujesz, że się rozwinęłaś? Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo każdym razem jak się mieszkać, jak się siedzieć, jak się spotyka z innymi wierzącymi, zawsze człowiek się wzmacnia. Tutaj jest grupa i spotkamy się często, czy na obiad, czy po prostu idziemy spacerować, czy w ogóle, czy co czwartek, jak się spotkamy się modlić i czytać z pisma i dyskutować. No. A jeśli chodzi o sytuację duchową w Izraelu, to jak byś ją określiła? Trudno mi oceniać całości, dlatego że ja przebywam w większości czasu wśród bieżących, więc mogę powiedzieć, że jest mocno, jest ciepło, ale to nie jest cała prawda, dlatego że jak powiedziałam wcześniej, no, przeciętna osoba tutaj nie wierzy w Jezusa, czy nawet w ogóle nie wierzy w Boga. Są wierzący Żydzi, no, ale są niewierzący też. I na co dzień, no, ich widać. No wiesz, co można powiedzieć? Nie mogę powiedzieć 50 na 50, bo... Ale... No. Są i gorący dla Boga i są i zimni. A polecałabyś Polakom przyjazd tutaj? Czy na studia, czy na taki dłuższy pobyt, czy może na jakieś stypendium? Polecam. 100%. 100%. Bo nawet ci życie kosztowne, czy nie wiem, zawsze łaska Boża jest... niesamowita i naprawdę. Trzyma się.